Witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie w imieniu własnym kolegów na dzisiejszej konferencji prasowej. Chcemy wspólnie z Państwem przekazać mieszkańcom Zamościa bardzo ważną i dobrą wiadomość, a mianowicie taką, że zamojskie struktury Platformy Obywatelskiej, Nowoczesnej oraz Sojuszu Lewicy Demokratycznej zawiązały porozumienie i wystawią wspólną listę kandydatów na radnych do Rady Miasta Zamość w najbliższych wyborach samorządowych. Koalicja Obywatelska jest odpowiedzią na liczne głosy mieszkańców, którzy oczekują, że przyszła Rada Miasta, przyszli radni oraz przyszły prezydent miasta będą pracować wspólnie ponad podziałami na rzecz dobra mieszkańców i rozwoju miasta Zamościa. Szanowni Państwo, naszym głównym celem jest rozwój Zamościa, który zapewni przyszłym pokoleniom miasta niezadłużone z potencjałem na dalszy jego rozwój. Mamy dość arogancji, układów i rozdawnictwa. Aby miasto mogło się rozwijać, potrzebna jest Rada Miasta i Prezydent, którzy potrafią ze sobą współpracować, szanując poglądy również innych. Mamy dosyć kolesiostwa, intryg i kombinatorstwa. To wszystko niestety mamy dzisiaj w mieście. Podatki, które płacą mieszkańcy, mają służyć polepszeniu warunków ich życia i bezpieczeństwa. W samorządzie priorytetem jest dostrzeganie potrzeb mieszkańców i to samorządy mają rozwiązywać te problemy. Nie ma tu miejsca na jakiekolwiek podziały, bo to jedyna droga do polepszenia jakości życia mieszkańców Zamościa. Szanowni Państwo, dlatego wystawiamy wspólną listę Koalicji Obywatelskiej i zapraszamy wszystkich Państwa do współpracy. Społeczników, stowarzyszenia i organizacje, wszystkich, którzy są gotowi do pracy na rzecz miasta i jego mieszkańców. Gwarantujemy wszystkim mieszkańcom Zamościa, że na naszej liście znajdą się najlepsi kandydaci na radnych. Będą to osoby, które chcą pracować na rzecz Zamościa i są do tego bardzo dobrze przygotowane. Są to osoby, które znają problemy Zamościa i mają pomysły, jak je rozwiązywać. Zamość zasługuje na zmiany i razem możemy zrobić więcej. Proszę Państwa, dwa słowa ode mnie. Jak Państwo pewnie sobie zdają sprawę, trzy partie nie mają takich samych programów. Natomiast postanowiliśmy się zjednoczyć w Zamościu, żeby pracować dla dobra miasta i mieszkańców. Oczywiście będziemy dbać o to, żeby bezpieczeństwo w mieście, głównie myślę też o bezpieczeństwie socjalnym najuboższych, ale głównym naszym celem jest rozwój Zamościa i stworzenie dobrego programu gospodarczego, żeby miasto się rozwijało i żeby mieszkańcom żyło się coraz lepiej. Mamy program oczywiście przygotowany, natomiast postanowiliśmy konsultować to z mieszkańcami Zamościa. Dlatego zapraszamy wszystkich do naszych biur, do przedstawicielstw. Biuro Lewicy znajduje się na ulicy Sadowej, natomiast biura Platformy Obywatelskiej i Nowoczesnej na ulicy Ormańskiej. Zapraszamy wszystkich na dyżury i na tworzenie wspólnego programu dla miasta Zamościa. Szanowni Państwo, zgoda, współpraca i gotowość do ciężkiej pracy to są filary Koalicji Obywatelskiej. Naszym celem lepszy Zamość. Zamość zasługuje na zmianę. Dziękujemy. Musimy podtrzymać. Wszyscy mogli zrobić wolnicę. To może jak już tak się Państwo, Panowie razem trzymacie, jedno pytanie, czy będzie wspólny kandydat na prezydenta? Jeżeli tak, to kto ewentualnie są już jakieś przymiarki? Proszę bardzo. Bardzo dobre pytanie. Oczywiście mamy kandydata na prezydenta. Jest to osoba, która wygra te wybory. Jest to osoba, która od dziecka jest w Zamościu, pochodzi z Zamościa. Jest to osoba, której autentycznie zależy na dobru miasta, a nie tylko na pokaz. I jest to osoba, będzie to osoba, która na pewno nie będzie przywieziona w teczce przez jakiegoś polityka z Warszawy. To może konkretnie nazwisko?
Myślę, że za kilka dni dowiecie się Państwo, kto jest tym kandydatem. Może zapytam o płeć, kobieta czy mężczyzna? Dowiecie się Państwo za kilka dni.